działa. Długo trzeba się przygotowywać do takiej pracy, żeby potrafić zrobić coś na tak wysokim poziomie. Ja nie przygotowywałam się do makijażu praktycznie w domu wcześniej. Ja go nie kreowałam, ale masz wielkie doświadczenie zawodowe, wiem o tym. No to chyba, mimo że jesteś skromną osobą. Wiesz, ja jechałam na tą sesję i największym dla mnie sukcesem było to, żeby skupić wszystkich ludzi na tej sesji. I tak naprawdę wielokrotnie modelkę, którą sobie wcześniej wygooglowałam, zobaczyłam, jak ona wygląda, przyjeżdża mi ona na sesję i wygląda zupełnie inaczej, bo się okazuje, że ona nie jest blondynką, tylko szatynką w krótkich włosach, więc byłoby absurdem zaprojektować taki makijaż wcześniej. Więc szłam na żywioł, po prostu. Ale zaznaczyłaś tutaj też bardzo, użyłaś właściwie bardzo ważnego słowa w twoim przypadku i w przypadku tego albumu, mianowicie dojechałam, no bo jesteś związana na co dzień ze Szczecinem. Kochasz to miasto, tutaj masz rodzinę, tutaj przybywasz, a wszystkie sesje odbywały się gdzieś indziej, właściwie nie tylko w Warszawie, ale w Poznaniu. Poznań, Warszawa, Wrocław, Berlin, z Wiktorem Franku, byłyśmy Kielce. Kielce. Czyli podróżowałaś. Ile kilometrów przejechałaś? Boże, już nie pamiętam, ileś tysięcy. To jest napisane. Jednym słowem, jesteś osobą, która w największym stopniu walczy o to, żeby nasze polskie koleje miały się dobrze. Tak, no wiesz, graniczyłoby to z cudem, żeby tą gwiazdę na sesję ściągnąć tutaj. Wielokrotnie jechaliśmy pod gwiazdę na sesję, bądź pod fotografa i tak to wyglądało. Ile osób udało ci się namówić? Ponad 50. Może kilka nazwisk, bo Państwo nie mają dostępu do tej pięknej książki, więc muszą Państwo wiedzieć, że Agata, która na co dzień jest związana ze Szczecinem, namówiła takie osoby jak? Jakie osoby? No to tak, Ilona jest na przykład w książce, w pięciu, mamy to tak, w kilku, tak? Ściągę mamy, dobrze. Wędzikowska, Wellman, Kowalski, Skrzynecka, Ostrowska, Kwaśniewska Ola, Mazurówna, Jarosińska, Ania Guzik, Sara Faraj, Monika Pyrek, nasza ze Szczecina, Tomasz Ciacharowski, no było Rysio Rębiszewski, tak. Czyli widzą Państwo, Natalia Lesz. No. Właśnie słyszą Państwo, jak wiele osób znanych zgodziło się charytatywnie. Czyli tutaj nie było żadnej mowy o niczym innym poza czynieniem dobra. Każdy oddał swój wizerunek, czyli taką część siebie, część serca, tak? Bo wiadomo, że każda złotówka ze sprzedaży będzie przeznaczona na fundację. Tutaj nie jest przekazany procent. Całość mojej pracy została przekazana fundacji. Ale to nie tylko osoby, które są na zdjęciach. Muszę Państwu wiedzieć, że jeżeli mówimy o sesji zdjęciowej, to mówimy o sztabie ludzi, którzy swoją pracę muszą tam włożyć. Przede wszystkim wizażyści, czego efekt widzimy w pierwszym kontakcie, czyli na twarzy, ale oprócz tego fryzjerzy, styliści, którzy zajmowali się stylizacją biżuterii, ubioru, projektanci, fotografowie, ludzie od oświetlenia, wynajęcie studia, bo nie zawsze studio gdzieś ktoś użyczył, tylko trzeba było znaleźć miejsce. Ile osób pracowało, żeby ten album mógł do Państwa trafić? Ile osób udało Ci się namówić, żeby pomóc? Kilkaset. Czyli taka, no nieśrednia, powiedziałabym, duża firma by się już spokojnie z tych zasobów zebrała. Oczywiście książka jest dostępna, jeszcze dostępna, zaznaczę, w Empiku. Empik ma teraz, można online ją zakupić. Tak, ale muszę Państwu powiedzieć, że są to, myślę, ostatnie chwile, bo już się też bardzo dużym zainteresowaniem. Sama byłam na spotkaniu autorskim z Tobą, zorganizowanym w Empiku w Szczecinie, w Empiku w Warszawie, no i trudno było wziąć autograf. No było dużo ludzi, zaskoczyło mnie to, w szczególności w Warszawie. Muszę wiedzieć, że jesteś za skromna, bo to zawsze pojawia się mnóstwo ludzi, każdy chce Ciebie o coś zapytać. Fotoreportaż, jestem zaskoczona. Widać się chyba przyzwyczaić już powoli. No ja bardzo się cieszę, bo ilość ludzi, która przyszła na premierę, pokazała mi, że odniosłam sukces, tak? Że ta książka jest, że marzenia się spełniają, że ona wyszła, że ludzie kupują ten album, chcą pomóc. To bardzo mnie cieszy. Ale żeby gdzieś tam nie umknął ten temat przewodni,
Muszą Państwo wiedzieć, że oprócz tego, że rzeczywiście obserwujemy gwiazdy, gwiazdy telewizji, gwiazdy filmu, modelingu, które możemy zobaczyć w różnych stylizacjach, to nie byli Twoi jedyni, to nie byli jedyni modele, ponieważ także modelowałaś w szpitalu szczególne osoby. Tak. Bliskie Twojemu sercu. Tak, byliśmy właśnie z Ilonką, z fotografem, była fotorelacja zrobiona. W szpitalu w Warszawie właśnie widzieliśmy te dzieci i to była taka... Co czułaś, jak... Bo to jest zupełnie coś innego, kiedy chcemy komuś pomóc, znamy go, kiedy rozmawiamy o nowotworze i nie mamy tak naprawdę świadomości, z czym się to wiąże. To jest... No może ja powiem, Agatka zobaczyła te dziewczynki, bo to były głównie dziewczynki, bez włosków dołączone do tych maszynek, które skapywały im tą chemię do żył. Po prostu się popłakałam i w tym czasie, kiedy poszła do łazienki odciąć łzy, ja porozmawiałam z tymi dzieciaczkami, ponieważ dla mnie to nie był pierwszy kontakt z takimi dziećmi. Ja kilka lat temu, wiele lat temu, gdy zaczynałam, gdy wiedziałam już, że pomaganie jest moją drugą naturą, właśnie pojechałam do Centrum Onkologii i wtedy przeżyłam. Wtedy wróciłam do domu z Centrum Onkologii, gdy spotkałam te dzieciaczki, gdy zobaczyłam 3-letnią piękną dziewczynkę, zobaczyłam ją z tyłu, piękne długie włosy, aniołek. Nagle gdy się odwróciła, miała całą narość na połowie twarzy. Rozmawiałam z tymi dziećmi i przeżywałam to przez 2 tygodnie, także wiedziałam, co to znaczy. Ale gdy raz się tam pójdzie, gdy dotknie się tego, gdy zobaczy się, gdy się porozmawia, gdy przeżyje się ten ból, bo to jest ból, bo gdy widzimy chore dziecko, nie do końca rozumiemy dlaczego. Bo nam się wydaje, że nie zasłużyło, ale nie warto zadawać tych pytań. Jest chore i to, co możemy, to możemy pomóc. Jak już się przeżyje ten ból po wizycie w takim szpitalu, to później życie wydaje się prostsze. Ja proponuję, że gdyby Państwo czasami mają wrażenie, że jest im źle, że czegoś brakuje, może warto pojechać do jakiegoś szpitala dziecięcego, bo wtedy otworzymy oczy, że jesteśmy zdrowi, mamy ręce, nogi. Ja też czasami śmieję się, że ja jestem tylko uzależniona od alkoholu i po prostu mogę nie pić, a są ludzie, którzy mają takie choroby, z których mogą nie wyjść. Także gratuluję Ci, Agatko, że zrobiłaś ten przepiękny album. Gratuluję sobie, że jestem na 5 zdjęciach. A Państwu polecam znalezienie mnie na zdjęciach, bo na jednym mogą mnie nawet Państwo nie rozpoznać. Także biegniemy do Empiku i kupujemy książkę, z której 100%. Cała kwota, całe 70 zł bez jednego grosza trafia do Centrum Onkologii, do Fundacji Herosi, pomaga dzieciom z nowotworami. Ja też muszę tutaj zaznaczyć, że czasami jak widzę Twoje posty na Facebooku, zastanawiam się, skąd ta kobieta ma tyle czasu, bo Ty pomagasz i też myślę o tym, ile trzeba mieć w sobie siły, żeby pamiętać tak naprawdę o innych i tylko o sobie. Sama się często na tym łapie. To nie do końca jest tak. Aby pomagać innym, trzeba przede wszystkim pomóc sobie. Nie możemy dać komuś miłości, jeżeli tej miłości nie mamy w sobie. Nie zaufamy innym, jeżeli nie ufamy sobie. Także początek pracy zaczyna się zawsze od nas samych. Moja praca trwa zaledwie od 4 lat, ale to już 4 lata. Jestem prawie już przed dyplomem obroną pracy magisterskiej. Kolejnym krokiem może być jakieś studium psychologiczne ewentualnie. I tak, jestem na etapie swojego życia, gdzie tak naprawdę jestem za wszystko wdzięczna. Za wszystko. Czyli pomaganie stało się Twoim sposobem na życie? Pomaganie? Ja myślę, że dostałam to skądś tam i to wszystko, co złego mnie spotkało, było właśnie po to, aby to moje pomaganie było jeszcze bardziej świadome. Bo w jaki sposób mogę pomagać? Ja mogę powiedzieć, co ja zrobiłam. Ja nie jestem w stanie pomóc komuś, no bo nie jestem. To ten ktoś sam może pomóc sobie, zwłaszcza jeśli chodzi o takie problemy, jakie mnie dotykały, czyli uzależnienie. My też możemy pomóc, zakupując między innymi albo... Tak, my tutaj możemy fizycznie zapomóc, bo pieniądze są bardzo potrzebne na leczenie tych dzieci. Problemy, o jakich ja mówię, czyli uzależnienie, depresja, przemoc, to są rzeczy, gdzie ewentualnie mogę wesprzeć słowem. Ale jak mogę wesprzeć słowem? Ja mogę powiedzieć tylko, co ja zrobiłam w podobnej sytuacji. A tych sytuacji trudnych w moim życiu było tak strasznie dużo, że teraz już właściwie nie ma listu, w którym mogłabym przeczytać, a ty nie rozumiesz, o co mi chodzi, bo ciebie nie spotkało to czy tamto. Spotkało.
Więc te doświadczenia to już nie są problemy, to już nie są złe chwile i złe czasy. To są moje doświadczenia, które doprowadziły mnie do momentu, gdzie mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna za to, że żyję, za to, że jestem, że znam Marysię, że kocham Agatkę. Bo życie jest naprawdę piękne i tylko od nas zależy, co z tym zrobimy. Każdego dnia mamy wybór, czy wybierzemy tego złego, czy wybierzemy tego dobrego. Ja myślę, że też warto pomagać przede wszystkim dlatego, że dobro wraca. Ja w to głęboko wierzę. Sam fakt, że widzę, jak reagują ludzie, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten album, jak wiele udało się zrobić dzięki temu, wierzę w to, że wszyscy, którzy dołożyli troszeczkę tego dobra, którzy wzięli udział w projekcie, sprawili, że to dobro wraca nie tylko do ciebie, ale przede wszystkim do dzieciaków, które na tę pomoc czekają. No i muszę powiedzieć, że ty nie dałaś za wygraną, bo za chwileczkę po naszej rozmowie będą mieli państwo szansę zobaczyć premierę teledysku, który promuje ten album, ponieważ album został wydany przed wakacjami. Zaraz przed wakacją już można go było zabrać właśnie w jakąś ciekawą podróż. Wracamy do rzeczywistości, do naszych codziennych obowiązków, do pracy. No i pojawia się znowu dosięgnąć gwiazd na czołówkach, ponieważ jest teledysk, który przypomina o tym, że powinniśmy pomagać. Zresztą jak państwo zobaczą tę piękną scenerię, całą fabułę tego teledysku, który pokazuje w twoim przypadku, jak przechodzimy obok i gdzieś z tyłu głowy, gdzieś w naszych myślach powinno być wspomnienie o tym, że możemy na każdym kroku pomagać. Powinniśmy o tym pamiętać, bo to naprawdę pozwala pomóc nie tylko innym, ale myślę, że także nam sam. Myślę, że w tym momencie możemy już państwa nie trzymać w niepewności. Zaraz delikatnie uprzątniemy tutaj scenę, żeby państwo mieli szansę jak najwięcej zobaczyć. Na ekranie pojawi się teledysk, ale także świetna muzyka. Jeszcze muszę podziękować. Tak, oczywiście, ponieważ Agata jest osobą, która nie zapomina, ile osób pomogło. Muszę państwu powiedzieć, że jeden człowiek może wszystkich zgromadzić, ale tak naprawdę trzeba dużej dawki dobra od wielu jednostek. Oczywiście musi być ten punkt zapalny, ten dynamit, którym zawsze jesteś, ale musi być wiele osób, które gdzieś tam swoją cegiełkę dołożą, bo często okazuje się, że sami